Do Jezusa kiedyś przyprowadzili kobietę, która była cudzołożnicą. Tak to się kiedyś nazywało. Po prostu przespała się z jakimś człowiekiem, gościem, który prawdopodobnie miał żonę, a ona prawdopodobnie miała męża. Przyprowadzili ją, bo prawo mojżeszowe kazało takie kamienować. I być może ten przykład nie jest dzisiaj w naszej kulturze taki czytelny. Dzisiaj nie mamy takiego prawa i nikogo nie oburza, gdy ktoś zdradza kogoś z kimś innym. Ale zastanów się, czy gdyby tutaj przywleczono Putina, to byś nie rzucił w niego kamieniem. Zastanów się, czy gdyby na przykład tutaj postawić jakiegoś gwałciciela dzieci, czy byś nie rzucił w niego kamieniem. A wiecie, co powiedział Jezus i co by powiedział, gdyby tutaj stanął na przykład jakiś gwałciciel dzieci? Powiedziałby do wszystkich, którzy chcą w niego rzucić kamieniem: kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Jezus by przemówił do twojego sumienia. On powiedziałby ci: zajrzyj w siebie, człowieku. Zajrzyj w siebie. Zanim zhejtujesz kogoś na Facebooku, zajrzyj w siebie. Zajrzyj w siebie, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to nie chodzi o to, że ludzie nie przestrzegają tak zwanych 10 przekazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie coś tam, nie coś tam. To chodzi o to, że we wnętrzu człowieka, jeśli na przykład pomyślisz o kimś, że jest skończonym kimś, tak? Pomyślisz o kimś źle, to już jesteś winien zabójstwa. Już zabiłeś tego człowieka, ukamienowałeś go w myślach. I to się dzieje każdego dnia. Każdego dnia wielokrotnie zabijasz w myślach. Każdego dnia wielokrotnie cudzołożysz. Każdego dnia wielokrotnie kradniesz. Każdego dnia wielokrotnie gadasz głupoty. Każdego dnia, ponieważ takie jest twoje wnętrze. Takie jest wnętrze człowieka, który nie jest wypełniony Bogiem. Takie jest chore wnętrze, egocentryczne wnętrze. Właśnie mnie ukamienowałaś. Właśnie rzuciłaś kamieniem. Zobaczcie, to jest bardzo proste. Możesz zajrzeć teraz w siebie i pomyśleć sobie, jakie masz myśli o mnie. Na pewno mnie nie kochasz. A Jezus powiedział: kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. On ich skonfrontował z ich wnętrzem, bo w ogóle prawo zostało dane przez Boga po to, żeby skonfrontować człowieka z jego niemocą. Z tym, że nie jest dobry wewnętrznie. Z tym, że człowiek nie rodzi się tutaj dobry wewnętrznie. Nawet dzieci, które określamy mianem niewinnych, tak naprawdę pierwsze słowa, które wypowiadają, to są słowa buntu. Oprócz tego, że mówią mama, tata, to mówią nie najpierw. Najpierw się buntuje człowiek, ponieważ bunt ma wmontowany od razu. Człowiek na tym świecie rodzi się oddzielony od Boga, z egocentrycznym wnętrzem. Dlatego potrzebą każdego człowieka jest napełnić się Bogiem, zmienić swoją naturę. To jest potrzeba człowieka. To jest potrzeba człowieka. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały. Nie wiem jak ty, ale ja, odkąd pamiętam, miałam w sobie pragnienie tego, żeby być kimś wielkim, żeby ratować ludzi. Nie chciałam pełzać po ziemi i napełniać się byle czym. Nie chciałam prowadzić normalnego życia, które polega tylko na tym, żeby się najeść, napić, przespać, wstać, pójść do pracy, znowu najeść, napić, ubrać się jakoś, umalować się jakoś, zachwycić kogoś sobą. Nie chciałam takiego życia. Chciałam czegoś więcej. I Bóg szuka kogoś na tym miejscu, kto chce czegoś więcej, kto nie chce iść z luzerami, kto nie chce iść z przegranymi,
Diabeł jest przegrany. On tam przegrał na krzyżu Golgoty. On myślał, że zwycięża, ale właśnie z Kretesem przegrał, ponieważ Jezus zmartwychwstał. I poznałam tego zmartwychwstałego Jezusa. I zostałam przeniesiona ponad diabła i ponad jego demony. Uwalniam zniewolonych. Modlę się o chorych, a oni zdrowieją. Jezus jest realny. Bóg jest realny. Bóg jest realny. To nie jest wymyślony przyjaciel. To nie jest ktoś, kim łatam swoje, nie wiem, braki psychiczne. On mnie wyprowadził na wolność. Dzisiaj nie jestem już osobą uzależnioną od tego, co myślą o mnie inni. A w ten sposób żyłam. Żyłam życiem bardzo poniżonym i bardzo uzależnionym od opinii innych ludzi. I tak mają ludzie, którzy są egocentryczni. Tak właśnie mają ludzie. Kocham cię, przyjacielu. I Bóg cię kocha. Ale wiecie co? Psycholog ci nie pomoże na ego. Nie pomoże ci na ego. Nie pomoże. Nic z zewnątrz nie naprawi natury człowieka, upadłej natury człowieka. Nic z zewnątrz. Nic z zewnątrz. Nie możesz naprawić się od zewnątrz. Nie możesz. Żadna resocjalizacja nie pomoże seryjnemu mordercy. Nie pomoże. Tylko zmiana od wewnątrz. Znam ludzi, którzy siedzieli wielokrotnie w więzieniach, byli recydywistami, zabijali ludzi, ale spotkali Jezusa i narodzili się na nowo i są dzisiaj zupełnie w innym miejscu. I to jest właśnie tak.